Ten odcinek z cyklu Ogród Ozdobny będzie o pikowaniu pelargonii, zabiegu, który jest konieczny po wysiewie tych roślin. Zapraszam! Po mniej więcej 4 tygodniach od wysiewu pelargonie wyglądają tak. W maju to wspaniale kwitnące byliny. Na dodatek nie będą ozdobą jedynie przez jeden rok, ale przez wiele lat, jeżeli zdecydujemy się na ich zimowanie. O zimowaniu i wybudzaniu pelargonii po zimie mówiłam już w jednym z zeszłorocznych odcinków. W tym skupimy się głównie na zagadnieniu pikowania tych roślin po wysiewie. Dla przypomnienia, ja wysiałam kilka odmian pelargonii z nasion, które pozyskałam sama ze swoich roślin rosnących w ogrodzie, a także z nasion, które można zakupić w sklepie. To właśnie rośliny z tych oferowanych w sklepie nasion. Pięknie wykiełkowały, chyba wszystkie. Mają już po 2-3 liście właściwe, zdecydowanie przyda im się już więcej miejsca do dalszego wzrostu. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że wykiełkują aż tak licznie i będą mieć tak ciasno już na tym etapie. Żeby nie było problemu z rozplątywaniem potem liści roślin, pikowanie przeprowadzę już teraz. Gdyby pojedyncze siewki miały więcej miejsca, mogłyby podrosnąć przed przesadzeniem jeszcze nieco bardziej. Wśród pelargonii wykiełkował też pomidor. Kompletnie nie wiem, skąd się wziął, bo razem z pelargoniami nie wysiewałam żadnych warzyw. Ale jest. I skoro już taka niespodzianka mi się trafiła, to i dla pomidora znajdzie się już nowa doniczka. Muszę sprawdzić, co to za odmiana i zrobić dochodzenie, skąd się tu znalazł. To z kolei pelargonie, które wyrosły z tych nasion, które sama pobrałam. Wykiełkowały mniej równomiernie. Niektóre są już gotowe do przesadzenia, inne mają dopiero po dwa liścienie, bo przypominam, że kiełkujące rośliny najpierw wypuszczają dwa liścienie, a dopiero potem swoje liście właściwe. Pelargonie bluszczolistne także pozostawię jeszcze z 2-3 tygodnie w tym pojemniku, bo nie wymagają jeszcze pikowania, rosną wolniej niż rabatowe. Na razie mają tyle miejsca i podłoża, że mogą jeszcze swobodniej się rozwijać. Swoje malutkie pelargonie przesadzę do doniczek przemysłowych o średnicy 10 cm. Początkowo planowałam, że posadzę każdą roślinę osobno, ale w związku z tym, że wszystkie nasiona ładnie wykiełkowały i sadzonek jest naprawdę dużo, a miejsca w domu mam ograniczoną ilość, zresztą tak samo jak doniczek i podłoża, postanowiłam sadzić po 2-3 mini pelargonie w każdym pojemniku. To powinno wystarczyć, żeby rośliny miały dosyć przestrzeni na dalszy wzrost. Stworzę po prostu już na tym etapie gęste, podwójne lub potrójne sadzonki. Jestem bardzo ciekawa, jak będą się prezentowały w maju. Jeżeli wysialiśmy kilka odmian, pamiętajmy o opisaniu doniczek, do których przesadzamy sadzonki. Ja przykładowo przyklejam papierową taśmę z opisem. Pelargonie możemy przesadzać do ziemi uniwersalnej, kwiatowej lub tak jak ja od razu do podłoża dla pelargonii. Wypełniamy nim nasze pojemniki praktycznie do pełna, bo potem po podlaniu ziemia nieco osiądzie. Pelargonie możemy też przesadzić na przykład do wielodoniczek o większych, na przykład 6-8 cm otwarach lub kubeczków po jogurtach czy innych pojemników. Chodzi o to, żeby zapewnić im więcej miejsca do wzrostu korzeni i części nadziemnych. Brak tego miejsca spowalnia rozwój roślin. Pamiętajmy jednak, że wszystkie te pojemniki muszą mieć otwory drenażowe na dnie i muszą być czyste. Sadzonki delikatnie wyjmujemy z dotychczasowego pojemnika i rozdzielamy. Pelargonie bardzo dobrze znoszą przesadzanie. Staramy się nie uszkodzić korzeni, ale nawet jeżeli to się stanie, są to na tyle silne rośliny, że powinny sobie poradzić z jego regeneracją i szybko przyjąć się w nowym miejscu oraz nowym podłożu. W nowym podłożu robimy dołek i umieszczamy w nim sadzonkę. Możemy to zrobić głębiej niż rosła do tej pory, po same liścienie. I tak samo postępujemy z każdą następną mini roślinką. W wyciąganiu i podważaniu sadzonek pomocny może być na przykład patyczek od lodów. Działa on niczym mała łopatka. Starajmy się wbijać go z boku rośliny, żeby jak najmniej uszkodzić rozwijające się korzonki. Przed tym zabiegiem warto delikatnie podlać rozsady. Ja jednak w przypadku pelargonii nie robię tego zbyt mocno. Dołki w nowych doniczkach z kolei możemy robić za pomocą kredki, ołówka lub tak jak w moim przypadku, za pomocą patyczka do szaszłyków. Możemy to też zrobić palcem. Każdy sposób jest dobry. Po przesadzeniu siewki podlewamy. Między innymi po to, żeby podłoże otuliło szczelnie korzenie, co pomoże szybciej zadomowić się siewką w nowym miejscu. Pamiętajmy jednak, że podłoże w przypadku rozsad powinno być wilgotne, a nie mokre. Korzenie muszą mieć zawsze dostęp do powietrza. Zbyt duża ilość wilgoci w glebie ten dopływ powietrza może odcinać albo ograniczać. I im więcej wysialiśmy pelargonii, tym więcej teraz czeka nas przesadzania. Nie liczyłam swoich sadzonek, ale mam nadzieję, że w maju będę mogła stworzyć naprawdę dużo pelargoniowych roślinnych dekoracji. Po pikowaniu
dniu nadal trzymamy te rośliny w cieple. Stawiamy je w jasnym miejscu o świetle rozproszonym. Po mniej więcej tygodniu możemy je nawet ustawić w pełnym słońcu. Po kolejnych 2-3 tygodniach można rozpocząć nawożenie młodych pelargonii, a gdy temperatura na dworze wzrośnie do kilkunastu stopni, możemy rozpocząć proces hartowania, pamiętając, że na początku nie wolno wystawiać roślin na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, bo się poparzą. Do słońca, jak i do niższych temperatur, należy przyzwyczajać je stopniowo. Pozostaje teraz czekać, aż przepikowane pelargonie zakwitną. Prawdopodobnie stanie się to, zanim trafią do tarasowych donic. Wrócimy więc do ich tematu w maju. Już teraz zapraszam do oglądania kolejnych filmów na kanale Ogród na co dzień.